kilka pytań, z którymi większość miała problem. Jedno szczególnie. Nie zostało przez Was porównane. Stąd też nikt nie zdołał maksymalnej ilości pytań. Ale przez to, że trudno bez trudu staraliście się. Chodziliście na zajęciach, wyłoniliśmy kilku zwycięstw. Bo nie jedna osoba była najlepsza, okazało się, że trzy. Żeby nie przeciągać. Pamiętacie, kto wygrał w ostatnim semestrze, o którym chodziłem? Powiedzcie, jaka płeć. Słuchajcie, były dziewczyny, to był żeński finał. Tym razem lepsi okazali się. Powiedzcie, kochani, nie panu dziewczyny, no pokażę. Sami panowie, dwóch, którzy mają imię rozpoczynające się na literę M. Markowie, Michałowie, Mateusze, kto jeszcze jest na rynku? Mam to jest, prawda? Mam. Podnieście ręce. Których imiona rozpoczynają się na literę M. Kilku jest. Słuchajcie, urodził się w 2001 roku. Dekan tak zwany N z 2001. Mamy dwóch, już nie zostało. I urodził się w pierwszej połowie roku. Może kiedyś chodzi na dziecko, które ma imię na literę M, jest chłopcem urodzony w pierwszej połowie 2001 roku. A nazwisko rozpoczynające się na literę A. Ręka została włożona. Zapraszamy Marcina Andrada. Tak jak powiedziałam, no to wiesz, o imię nie rozpoczynającym się na literę M. Obok młodszy, nie mamy się tak. I urodził się w drugiej połowie roku. Drugie ręka, dwie, trzy, bo już mamy więcej. Cztery. Ale ma pięć. Ponieważ jego nazwisko rozpoczyna się na literę M. Według Was zasługuje. I powiem tak, ma bardzo krótkie nazwisko. Zapraszam Mateusza Kula. Ostatni słowa było bardzo się najlepsze. Już nie ma imienia na literę, ale jego i powiem tak, napisał, że urodził się w 2014 roku. To wypłaszcza do rodziców nauczyć dzieci dat urodzenia. Zapraszam Wojciecha Waszkowskiego. Dziękuję.